Raz to mili, wyobraźcie się taką sytuację. Bramy nieba, świętego Piotra, człowiek trafił do nieba, święty Piotr go witał, go zapraszam gorąco, teraz robimy się taką wycieczkę mało, tutaj się będziemy rozglądać, o wszystko opowiem, kaj co jest. No i tak idą i patrzą, ma tam takie wielkie ściany, a na tej ścianie same zegory. I praktycznie każdy nastawiony na 12, nie? No i ten człowiek, co trafił do tego nieba, pytał się tego świętego Piotra, co te zegary oznaczają? A święty Piotr go do słuchaj, to są zegary, każdy z nas ma taki zegar, jak się urodzi i on jest na 12 nasztalowany. Wiele razy zyganisz, to normalnie się ta wskazówka o minuta przesuwa do przodu, o minuta do przodu, o minuta do przodu. Zobaczcie, taki Maksymilian Kolbe święty, durź na 12. No to, się tak zastanowił ten, co trafił do nieba, i mówi, dobra, a słuchaj, a święty Piotrze, a mógłbyś mi pokazać te zegory od tych polityków? To nie jest takie proste, wiesz, tych od polityków to my na lato używamy jako wentylatorów.